Ktoś puka do drzwi. Wchodźcie do środka, tam! A! Dobra, dzieci, do widzenia. Nie, nie zostawiajcie nas, my też chcemy iść. Ups. O nie. To tylko na jedną noc, prawda? Co? O nie, gdzie poszli Laila i Dylan? O, kochanie, musimy ich poszukać. Nie mogli odejść daleko. Gdzie są nasze wnuki? A jeśli stało się coś złego? Uspokój się, kochanie, znajdziemy je, dobrze? Nie martw się, będę ich szukał. Chyba widziałem coś pod kocami. Spójrzcie, to budy Dylana. Zróbmy im niespodziankę. Tak, nie zobaczą nas. Co? Kanapa jest pusta. A to nie jest Dylan, to sztuczna noga. Babcia i dziadek zostali oszukani. Niemożliwe. Chwila, czy ty to słyszysz? Niespodzianka! O mój Boże, cały czas ukrywali się pod kuchennym stołem. A macie! Super, dziadek i Dylan urządzają przyjęcie. Jestem taki zmęczony. O nie, Dylanowi spadł lizak. Możesz go podnieść, dziadku. Jest pod tymi wszystkimi wstążkami. Dobrze, postaram się. Ojej, wszystko jest poplątane. Przyklejają się do całego lizaka. Tutaj. Ojej, jest pokryty puszkiem. Co? Ale prosiłeś mnie, żebym go podniósł, prawda? Co? Pozwól, że wezmę okulary. O mój Boże, ileż tu brudu. Tak, masz rację, Dylan. Nie powinieneś tego więcej jeść. Ale nie martw się, mogę rozpakować dla ciebie kolejnego lizaka. No, no, czy lubisz ten smak? Super, dzięki, dziadku. Nie ma za co, Dylan. Te lizaki łatwo się zsuwają. Mamy takie wstążki. Aha, powinniśmy się upewnić, że już nie spadną. Wstążka jest owinięta wokół lizaka, a następnie przywiązana do balonu i trafia prosto do ust Dylana. Dobra robota, dziadku. Jestem taki mądry! O nie, dziadku, czy wszystko w porządku? O, wygląda na to, że dziadek przypadkowo przywiązał swoje protezy do balonu. Ups! I oto twoje zęby. Otwórz! Nie, chcę cukierka! Spróbujmy jeszcze raz. Nadlatuje samolot! Nie, nie chcę tego, babciu! Choć to dobre dla twojego zdrowia. Ojej, co powinna zrobić babcia? Czy to brokuły? Fuj, nie lubię tego! To okropnie pachnie! Ale smakuje dobrze! Nie chcę cukierka! Nie, żadnych cukierków dla ciebie, mój drogi! Nie ma mowy! Najpierw musisz zjeść coś zdrowego! Co powiesz na te kiełbaski? Nadlatuje samolot z kiełbaskami! Fuj, zabierz to! Te cukierki! Nie, przestań! Cukierki! Ojej, czym ja cię będę karmić? Już wiem dokładnie, co zrobić. Super, to wygląda tak pysznie, babciu. Użyjemy tego koła, żeby zdecydować, co będziesz jadł. No dalej, kręć nim, Dylan. W porządku. O, marchewka! Mógłbym to zjeść. O, nareszcie, tak. Udało się, teraz zróbmy jeszcze jeden obrót, tym razem kiełbasa. O tak, babcia ugotowała ją dla ciebie. Czas na kolejny obrót. Tak, kolejne warzywko. Dobry wybór, Dylan. To za mało. Została jeszcze jedna jagoda. Możesz to zrobić, Dylan, to wszystko dla twojego zdrowia. Jestem już tak pełny. O nie, ale babcia przyjdzie z większą ilością jedzenia. To za mało. Dylan musi jeść więcej. Nie, zaraz pęknę. Proszę, nie. Ale musisz to zjeść. Zrobiłam to wszystko dla ciebie. Proszę, babciu, nie mogę jeść więcej. Ups, babcia zaczyna się wściekać. Dobrze, dobrze, będę jadł więcej, jeśli dostanę swoje cukierki. To jest pyszne, nadlatuje samolot. Przepraszam, Dylan, mam nadzieję, że potem wszystkim dostaniesz swoje cukierki. Wreszcie dziadek może się zrelaksować, podczas gdy Laila spokojnie bawi się swoimi zabawkami. O nie, czy to noga lalki Barbie? Ojej, dziadek złamał moją zabawkę. Ouch, no czym usiadłem? Na lalce Barbie? O nie, lalka ma złamaną nogę. Nie martw się, mogę to naprawić. Widzisz? O nie, dziadku! Chcę moją lalkę! Trzymaj się, nie płacz. Dziadek może to naprawić. Nie martw się, poradzę sobie. Dziadek wraca z pudełkiem. Zróbmy to. Co może być w środku? Dasz radę, dziadku, wiem, że potrafisz to naprawić.
Połóżmy to na stole, szybko. Mamy tu więcej zabawek. O, co może być w tym pudełku? Czy to wózek z zabawkami? Ale ładna zabawka. Nie, nie chcę tego. Nie, chcę moją lalkę. A może to? Wyrzutnia piłeczek ping-pongowych. To wygląda zabawnie. I rzucaj. O nie, dziadek prawie uderzył w wazon. Uwielbiam go! Chcę go mieć, dziadku! O nie, nie, nie. Może inna zabawka. To jest zbyt niebezpieczna. No dobrze, a może ta? Jest trochę rybna. Nie, to jest takie nudne. Następny! Co? Nie! Ale spójrz na ten uroczy ogonek. Chwileczkę. Może uda mi się coś zrobić, żeby naprawić tę lalkę. Co to jest, dziadku? Czy to pistolet do kleju? Dlaczego on koloruje nogi lalki? Dobrze to wygląda. Dodajmy jeszcze trochę. Oła, ależ to gorące. O, to wygląda jak ogon. Dziadku, zmieniłeś go w syrenę. Super, to takie kreatywne, dziadku. O rany, uwielbiam moją nową lalkę. Fajnie, ta jest o wiele lepsza. Wygląda na to, że Leila uwielbia swoją nową lalkę. Teraz może się też bawić z rzepkami. Świetnie się bawi. Dobra robota, dziadku. Co to jest, Leila? O, chcesz trochę jogurtu. Ale nie mogę dosięgnąć. Jest za wysoko. Potrzebujesz pomocy, Leila? Nie możesz go dosięgnąć, co? Nie martw się. Dziadek może ci pomóc. To takie proste. Mogę dosięgnąć. Ten jogurt tutaj jest cały twój, Leila. Dziękuję, dziadku. Miałam to mój ulubiony smak. No cóż, to było łatwe. Chyba należy mi się za to ciasteczko. I chyba powinienem wrócić do tej krzyżówki. Dziadku, dziadku, znowu potrzebuję twojej pomocy. O, chcesz coś jeszcze? Tak, ale nie mogę tego dosięgnąć. Nie martw się, dziadek pomoże ci. Dobra, co to jest? Chcę tę miseczkę z truskawkami. Dobrze, dobrze, przesuń się. Niech dziadek sięgnie po nie za ciebie. O rany, ależ one wyglądają smakowicie. Proszę bardzo, twoja miseczka z truskawkami. Muszę wrócić do mojej krzyżówki. Może będę mogła użyć tych szczypiec, żeby sięgnąć po różne rzeczy. Nie, nie, nie możesz tego użyć. Niech dziadek sięga po to za ciebie. Leila, nie możesz używać szczypiec do chwytania rzeczy, dobrze? Poczekaj chwilę. Właśnie sobie coś przypomniałem. Co to jest, dziadku? Rany, szczypce dinozaura. Jest takie fajne. Teraz mogę wreszcie sięgać do lodówki, kiedy tylko chcę. Hurra! Mam swój jogurt! Dobra robota, Leila. To było naprawdę łatwe dzięki twoim szczypcom dinozaura. Wygląda na to, że dziadkowi też ulżyło. Nie musi już wstawać. Niespodzianka! Leila, co ty kombinujesz? O, widzę. Ciasteczka. Mniam. Uważaj, żeby dziadek się nie złapał. Tym razem chcę croissanta. Mniam. Te szczypce są bardzo pomocne. O nie, szczypce dinozaura zabrały krzyżówkę dziadka. Zabrały też jego okulary. O nie, nie widzę. Teraz dziadek naprawdę mnie nie złapie. Gdzie ja jestem? Co to jest? Coś niesamowicie pachnie. Co robią dziadek i babcia? Chcę spróbować. Super, ten gulasz wygląda przepysznie. To jest dla Leili. Rany, pięknie pachnie, babciu. Skończyłam się bawić i jestem taka głodna. Usiądź i jedz, zrobiłam to specjalnie dla ciebie. Oto twoja miseczka, kochanie. Nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Nie mogę się doczekać, żeby zjeść twój, moje włosy. O nie, Leila ma niezły bałagan we włosach. Trudno jest jeść, kiedy włosy spadają ci na twarz. Ups, Leila nie chciała strącić fasoli ze stołu. Ojej, ależ tego dużo. O rany, co za bałagan. Chyba muszę to teraz posprzątać. Przepraszam, babciu. Moje włosy naprawdę mi przeszkadzają. Ojej, liść wpadł do gulaszu. Dzięki za podniesienie go, dziadku. Fuj, skąd w ogóle wziął się ten liść? Lepiej to wyrzućmy. Ojej, w twoich włosach jest więcej liści. Gdzie się podziewałaś, dziewczynko? Czy wspinałaś się na drzewo? O, jeszcze jeden. Musimy poprawić swoje włosy, żebyś mogła jeść. Oho! Użyjmy tej gumki. O nie, czy dziadek będzie w stanie poprawić włosy Leili? Wygląda na to, że ma trudności. Nie poddawaj się, dziadku, możesz to zrobić. O nie, włosy Leili mogą się poplątać. Ja nie mogę tego zrobić. W porządku, dziadku. Może powinieneś poprosić o pomoc babcię. O nie, co to jest? Nożyczki?
Co zamierzasz z nimi zrobić, dziadku? Użyjmy ich, żeby poprawić twoje włosy. Nie, dziadku, nie możesz obciąć mi włosów. Obetnijmy je, żebyśmy mogli je poprawić. Nie, 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 nie zbliżaj się z tym do moich włosów. Jak inaczej możemy poprawić twoje włosy? Babcia wróciła z odkurzaczem. Rany naprawdę skutecznie sprząta fasolę z podłogi. O, to jest głośne. Zaraz, mocne ssanie? Co? Dziadek używa odkurzacza, żeby poprawić włosy Lei. To jest niesamowite! Dzięki, dziadku! Uwielbiam swoją fryzurę! Teraz mogę też wreszcie jeść swoje jedzenie! Co? To jest dobrze zrobiona fryzura. Jak to się stało? Wygląda idealnie. Jak ty to wymyśliłeś? O, kochanie, jesteś taki mądry. No cóż, co mogę powiedzieć? Jestem geniuszem! Ojej, dziadek odkurza całe jedzenie. O nie, dziadku. I bestia zapytała księżniczkę, co robisz w moim zamku? Bestia bardzo się rozgniewała i... Babciu, obudź się! O, przepraszam, co? Nie skończyłaś opowiadania. Więc bestia się zdenerwowała i poprosiła księżniczkę, żeby odeszła. No cóż, to chyba oznacza, że mogę grać w gry wideo. Ojej, babciu, zasypiasz szybciej niż Leila. Co? Uwielbiam tę grę wyścigową! Jestem na górze, poczekaj, Leila, co robisz? Daj mi to. Powinnaś spać. Połóż się porządnie i zamknij oczy. Jak chcesz, babciu. O, A telefon komórkowy, co? Teraz wiem, jak opowiadać tę historię. Muszę tylko nacisnąć przycisk nagrywania. Super, to naprawdę mądre, babciu. Kiedy księżniczka opuściła zamek, nagle zaatakowały ją wilki. O, czy ona śpi? Ci, Leila zaczyna być senna. Bajka zadziałała. Głos babci jest taki kojący. Teraz babcia musi tylko odtwarzać nagranie, aż Leila szybko zaśnie. To działa. Dobra robota, babciu. Dobranoc, kochanie. Bestia uratowała księżniczkę i żyli długo i szczęśliwie. Dobranoc, Leila. Słodkich snów. O, babcia wygląda na zajętą. Jest naprawdę dobra w robieniu na drutach. O nie, płaszcz przeciwdeszczowy Dylana jest cały podarty. O, Dylan, co się stało z twoim płaszczem przeciwdeszczowym? To jest niedopuszczalne. Posłuchaj, babciu, możesz po prostu kupić mi nową. Ten mi się naprawdę podoba. Co? O mój Boże, $900? Czy w ogóle nas na to stać? Zobaczę, ile mi jeszcze zostało pieniędzy. Ojej, skarbonka babci jest pusta. A co z płaszczem przeciwdeszczowym? Co? Co ty robisz? Dlaczego potrząsasz naszą skarbonką? Spójrz na płaszcz przeciwdeszczowy Dylana. Chcę kupić nowy. To jest to, co wybrał. Co? $900? O nie! Skąd weźmiemy tyle pieniędzy? Niech pomyślę. O! Co? Zasłona prysznicowa? Co zamierza zrobić dziadek? Zdejmijmy tę zasłonę prysznicową. Tak, możemy ją przerobić na płaszcz przeciwdeszczowy. Teraz używając nożyczek, odetnij stronę z otworami. Wytnij jeszcze trochę, aż wszystkie znikną. Teraz użyj prostownicy, aby zamknąć boki. To chyba wystarczy. Nadchodzi wyczekiwany moment. Dylan wypróbuje swój nowy płaszcz przeciwdeszczowy. Pasuje do niego idealnie. Mam nadzieję, że mu się spodoba. Spróbujmy zmoczyć go pod prysznicem, żeby sprawdzić, czy jest skuteczny. O mój Boże, super, to działa! Super, dziękuję, dziadku! Uwielbiam mój nowy płaszcz przeciwdeszczowy! Leila jest taka podekscytowana i gotowa do wyjścia. Ma ładną sukienkę i śliczną kurtkę. O nie, na dworze jest zimno. Będziesz potrzebowała cieplejszych ubrań. Wiem. Zajrzyjmy do mojej szafy. Może przymierzę tę wełnianą czapkę. I jeszcze szalik. Dzięki temu na pewno będzie mi ciepło. Dobry pomysł, Leila. Zobaczmy, jak to wygląda. A, jest taki brzydki. Powinnam go schować głęboko na dnie. O, idzie babcia. O, spójrz na siebie. Powinnaś zapiąć to porządnie, żeby ochronić się przed zimnem. I powinnaś owinąć ten szalik wokół szyi. Och, babciu, czy Leila może tam jeszcze oddychać? Wydaje się, że czegoś brakuje, prawda? Pomyślmy. Musisz też zakryć głowę. Aha, ta śliczna wełniana czapka powinna na ciebie pasować. Nie wygląda brzydko. No i proszę, wyglądasz... Nie, nieważne. Powinnyśmy wybrać coś innego, a może...
Bluza z kapturem? Tak, z tej bluzy z kapturem zrobimy idealną czapkę. Za pomocą tych nożyczek możemy wyciąć rękaw bluzy. Dobrze to wygląda, babciu. Odetniemy też mankiety. A następnie użyjemy wstążki do zawiązania wokół końca rękawa. Teraz możemy zamknąć ten koniec i sprawić, że będzie wyglądał jak korona wełnianej czapki. Gotowe! Czapka jest gotowa! Wygląda super. Przenieśmy go na Leili i zobaczmy, czy wygląda dobrze. Co to jest? Co to jest? Jest na mnie za duże! A dla dodatkowej ochrony potrzebujesz jeszcze jednego szalika. Musimy owinąć go wokół twojej szyi w ten sposób, żeby mieć pewność, że jest ci wystarczająco ciepło. Ojej, babciu, to naprawdę gruba warstwa odzieży. A babciu, nie mogę oddychać! Mam taki dobry gust. Na pewno masz, babciu. Ja nie mogę chodzić! Pa, Leila, miłego wieczoru! Do widzenia! Świetna robota, babciu. O nie, Leila nie czuje się dobrze. Boli mnie głowa! Jest mi tak gorąco! Pozwól, że sprawdzę twoją temperaturę. Dziadek bardzo się martwi. O nie, to 100 stopni Fahrenheita! To wysoka gorączka! Powinienem przynieść jej lekarstwo. O, oto ono! Syrop na kaszel i napój gazowany? O, to nie jest syrop na kaszel, dziadku. No i proszę. Dajesz jej nie to, co trzeba. Pij, Leila. To jest takie pyszne. Czekaj, co pijesz? Co? Dlaczego mój wzrok jest coraz bardziej zamazany? Powinienem wyczyścić okulary. Hej, nie możesz pić napojów gazowanych. Nie to miałem ci dać. Tak, to syrop na kaszel. Proszę bardzo. Nie, nie lubię tego smaku. Zabierz to ode mnie. O, prawie go upuściłem. Chodź, musisz wziąć lekarstwo. O, właśnie mam pomysł. O, jak dziadek może sprawić, żeby Leila wypiła syrop na kaszel? O, przecina puszkę z napojem w środku. Ostrożnie, dziadku, to może być naprawdę ostre. Rany, puszka jest pusta. Dziadek wkłada do środka butelkę syropu na kaszel. To naprawdę sprytne, dziadku. Leila pomyśli, że w środku jest jeszcze soda. Dobra robota, dziadku. Proszę bardzo, Leila, wypij swoją sodę. Super, dzięki, dziadku. Jesteś najlepszy. Uwielbiam ten napój. Nieźle, dziadku, to będzie nasz mały sekret. O, dziadku, czy to jest wiadro mleka? Wygląda na takie ciężkie. Ojej, to wygląda na ciężkie, kochanie, jesteś taki silny. Oczywiście, kochanie, jestem przyzwyczajony do podnoszenia dużych ciężarów. To mleko pachnie naprawdę dobrze. Musi być naprawdę świeże. Dobrze, lepiej już pójdę. Daj mi spróbować tego pysznego mleka. Super. A, to jest bardzo smaczne. Powinieneś spróbować, Dylan. Nie, nie chcę tego. Co? Ale to sprawi, że twoje kości będą mocne. Powinieneś spróbować. Dylan, to mleko sprawi, że twoje kości będą mocne jak u dziadka. Nie, to obrzydliwie pachnie. Co? Ale jak możesz tak mówić? Niemożliwe, mój biedny mąż. Musimy przekonać Dylana, żeby spróbował tego pysznego mleka. Mleko i rękawiczki. A, wiem, co zrobić. Co babcia namalowała na rękawiczkach? O, wyglądają jak planki krowy. Dlaczego babcia kładzie je na szklance? I wlewa do niej mleko. Jest już pełna. Wygląda jak krowie wymię. Teraz Dylan może sam spróbować nabrać mleka. Trzeba tylko wbić igłę i gotowe. Mleko wypłynie. To jest takie fajne. Spójrzcie na to mleko. Super, chcę tego spróbować, babciu. Teraz naprawdę wygląda na to, że mleko jest bardzo świeże. Jesteś taka mądra, babciu. I nadal smakuje tak samo świeżo. Co? To jest genialne. Rany, naprawdę zrobiłaś to wszystko dla mnie? Oczywiście, doceniamy twoją ciężką pracę, kochanie. Baz, baz. Mamy tu irytującą muchę, która bardzo przeszkadza dziadkowi. Jak ma się zrelaksować, gdy w pobliżu jest ten owad? Co? Co planuje dziadek? A po co jest ta taśma, dziadku? Zobaczysz. O, czy to są środki odstraszające owady? Wreszcie mogę się zrelaksować. Baz, baz. Ups, wygląda na to, że wróciły, dziadku. Taśmy nie są skuteczne. Lepiej spróbuj czegoś innego. Nie, jak mogły wrócić? Gdzie one się podziały?
O, to jest na kawałku Lego. Mam cię teraz. Uć! O, to takie frustrujące. Jak mam się pozbyć tych owadów? Ostrożnie, dziadku. Tam jest zabawka. O nie, dziadek poślizgnął się na klocku Lego. Co? Jak to się stało? O, teraz to wszystko jest owinięte na mnie. Daj mi to ze mnie. Słucham? Co? Chwileczkę. Klocki Lego przykleiły się do niego. Mam świetny pomysł. Jestem takim geniuszem. O, co planujesz, dziadku? Co? Dlaczego dziadek owija taśmą całe ciało Dylana? Tyle rolek. Używają taśmy, żeby łatwo pozbierać klocki Lego i posprzątać. Możesz się po niej toczyć, nie robiąc sobie krzywdy. Super! Teraz sprzątanie moich klocków Lego jest takie przyjemne! Przybijmy piątkę! O, ups! Ups, chyba mieli za dużo taśmy. Teraz ich ręce są przyklejone.